gdzie diabeł nie może, powiada stare przysłowie i coś w tym jest. Nie zawsze, wbrew pozorom, kojarzące się pejoratywnie, bowiem kobiety jako znacznie lepiej od nas mężczyzn przez naturę wyposażone, o wiele też więcej potrafią. I jest to prawda. Zaczęły więc, zwłaszcza na tej samej prowincji, powstawać liczne stowarzyszenia zrzeszające aktywne i rozumiejące lokalną sytuację kobiet. W zasadzie nie jest istotne to, czym się zajmują, ale to, że znalazły swój sposób na życie, na wyjście z przysłowiowego zaścianka. Celem tego rodzaju stowarzyszeń jest nie tylko integracja środowiskowa, ale też nawiązanie kontaktów pozaregionalnych, zdobywanie wiedzy i prezentacja swojego dorobku, także lokacja w środowisku i rodzinie. I dzieje się wiele. Stowarzyszenia te nie grupują tylko tych, co to gotują, szydełkują czy dziergają, aczkolwiek i tego nauczyć się można. Wiele z nich ma bardzo ambitne dokonania i jeszcze bardziej złożone plany, znając swoje miejsce w społeczeństwie i świadome role, jaką im życie narzuciło. Działania te ugruntowały już im konkretne miejsce w społeczności, a i samorządy liczyć się z nimi muszą, w wielu przypadkach opierając się na ich działalności. Są gminy, których stowarzyszenia owe są wizytówką regionu. Tam też żyje się inaczej i na pewno lepiej. W piątek 9 czerwca 2017 roku Stowarzyszenie Aktywna Liderka i lokalne grupy działania Wszyscy Razem przy udziale gminy Klwów i organizacji pozarządowych z terenu tej gminy realizowały projekt pod nazwą Ekologicznie i Zdrowo, czyli na sportowo. Zrzeszone w stowarzyszeniach panie i zaproszeni przez nie panowie uczestniczyli w gwiaździstym rajdzie rowerowym ze startu w swoich miejscowościach i metą w Klwowie. Liczne grupy barwnie ubranych i oznakowanych rowerzystów łączyły się na trasie i około godziny 17 powitani zostali przez pełniące obowiązki gospodarza. Panie z Paskiej Rzeczpospolitej. Przybyłych, około 150 osób, witano chlebem i solą, wiodąc gości na gminne, a wspólnotowe miejsce rekreacyjne, położone u stóp okazałego stawu, usytuowanego na zachodnim stoku wzgórza, kryjącego ruiny dawnego dworu klwowskich dziedziców, zwanego szumnie zamkiem. Pomysł znakomity i jakże, jak się okazało, potrzebny. Bawili się wszyscy i wszyscy też równymi tu byli, choć nie brakowało i lokalnych tuzów. W imprezie uczestniczyli Stowarzyszenie Planeta Kobiet z Kadzi, Stowarzyszenie Wystrzałowe Babki z Sulgostowa, Stowarzyszenie Gosposie z Przystołowic Duży, także Wspólne Marzenia i Babska Rzeczpospolita z Krwowa oraz przedstawiciele samorządu gminnych Błędowa z wójtem Markiem Mikołajewskim na rowerze i Pniew oraz tamtejszych lokalnych grup działania. Pomysł na życie, aktywność i uznanie swojego miejsca na ziemi za ważne jest znakomitą szkołą patriotyzmu i szacunku dla pracy. Też dla samego siebie, bowiem śpiewać każdy może. Rzecz tylko w tym, jak i gdzie. Tak, aby dobrze, bowiem tylko właściwy poziom wszelkiej działalności gwarantuje szacunek i satysfakcję z wykonanego zadania. Krwowie i nie tylko potrafią. Yeah.
Ha ha ha!